chociaż serdecznie chcę przywitać Państwa na wystawie Grzegorza Kozery. Chyba wszyscy znacie, jak widzę. Agnieszka Rzechowska przygotowała przy tej okazji tekst, który mam nadzieję, że znali Szymonie. Przez godziny 12 rozmawiając z różnymi gośćmi, którzy przychodzili i go wydarali, właściwie doszliśmy do tego samego, co Agnieszka, do tej samej konkluzji, którą Agnieszka w tych krótkich słowach opisała. Więc zapraszam Państwa na wystawę w takim razie w stronę metafizyki i w stronę również cielesności. No i zapraszam do galerii. Dla Państwa przecież. Także bardzo dziękuję za przybycie. Ja miłej nie swoją mówię, chciałam przywitać Państwa bardzo serdecznie i podziękować za tak intensywną frekwencję. Mimo różnych kaprysów natury meteorologicznej i pogodowej, zechcieli Państwo się tu pojawić i wbrew tej pechowej 13 zawitać. Dziękuję uprzejmie. Cieszę się, że z Państwem mogę przeżywać ten stan takiego przygotowania wystawy i trawestując słowa pewnej bardzo bliskiej mi, notabene nie bez Kozery artystki, nie bez Kozery artystki, która mówi, że nie tylko że tylko sztuce marzenia stają się rzeczywistością, ja jednak uważam, że też i rzeczywistości, marzenia się stają rzeczywistością. Cieszę się, że to z Państwem mogę to dzielić i w takiej obecności podziękować właśnie organizatorom wystawy za przygotowanie tego. Pani Małgorzacie Esse, pani Iwonie Terlikowskiej, a zwłaszcza Ryszkowi Czajce za to, że od dyplomu czuwał, jakoś tak był zainteresowany, przyjęty moją twórczością i zaufał właśnie dzięki którym ta wystawa ma miejsce. Dziękuję również pani Agnieszce Rzechowskiej, której tutaj niestety nie ma, bo już wyszła, ale zostawia tekst, do którego lektury bardzo zachęcam i zapraszam i polecam. Nie będę odbierał tej przyjemności rozsmakowania się w jej wypowiedzi literackiej. Sam powiem może kilka słów o tej wystawie. Jak dotąd, do tego dnia, myślałem, że zastanawiałem się, jak takie drobiny, opiłki rzeczywistości podnieść do jakiejś wyższej rangi, jak zintensyfikować je, przenosząc je na tak duży format. Czyli zadania, zabiegi z mikro w makro. Teraz widząc Państwa tutaj tak licznie, mam nowy powód do malowania. Jak makro połączyć na tak małym formacie mikro? Dziękuję uprzejmie, polecam się na przyszłość. Nie wiem, czy to będzie jakby ten sam nurt kolorystyczny, chociaż tak wiem, jest już po błękitie powinien przyjść kolor różowy. W każdym razie już się polecam, zapraszam Państwa, zwłaszcza Panią Małgorzatę i mężczyznę, którzy jeszcze obecni, taki symboliczny mam teraz tego zaproszenia. Dziękuję jeszcze Leszku. Pani Małgorzato, dziękuję bardzo. Nie ma Agnieszki, ale jest białe i czerwone, można mieszać do różu do kawałek. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Grzegorzowi. Nie, ale tak naprawdę to właśnie chwała autorom organizatorom, że chcieli zamówić, także jeszcze raz wielkie dziękuję. Zgodził się w takiej małej galerii pokazać tylko część prac, które przygotował. W sumie ten cykl liczy sobie 7 dużych prac. Niestety na tę wystawę braliśmy 3. Mam nadzieję, że w przyszłości cały cykl Grzegorz pokaże w większym miastu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.